Ktoś tych rodziców zmanipulował, wprowadził do Sejmu i tam zostawił. Inaczej doszliby do konsensusu. W taki oto sposób Henryka Krzywonos skomentowała dywersję prowadzoną od kilku dni przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Słowa te zostały przyjęte z pełnym poparciem i zrozumieniem przez lud pracujący miast i WSI. Masy robotnicze dobrze wiedzą, kto za tym wszystkim stoi. I na pewno nie jest to Janusz Palikot, który sam przyznał, że okazja do manipulacji została zmarnowana i na spotkaniu partyjnym poddał krytyce zachowanie swoich cyrkowców. W szczerych, prostych słowach powiedział: to była nieprawdopodobna, kapitalna szansa do zrobienia całej kampanii do Parlamentu Europejskiego albo w ogóle zrobienia kariery w polskiej polityce. Tak, nie od dziś przecież wiadomo, że dzieci lubią cyrk, a cyrk lubi dzieci, zwłaszcza niepełnosprawny. Na takich przecież najlepiej buduje się kapitał polityczny. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.